To dość proste. Co takiego? Uniknięcie kary. Na jego ustach ponownie pojawił się ten czarujący, chłopięcy uśmiech. Morderstwo to nic trudnego. Jestem technikiem patologii i pracowałam w kostnicy. Często słyszę pytanie: Jak w ogóle doszło do tego, że pracujesz przy zwłokach? Moja odpowiedź, że tego właśnie chciałam już w dzieciństwie, rzadko satysfakcjonuje moich rozmówców. Powód wczesnej fascynacji taką tematyką jest prosty. Zakochałam się w kryminalistyce po tym, jak zakochałam się w twórczości Agaty Christie. Zaczęłam wypożyczać jej książki z naszej lokalnej biblioteki już w wieku ośmiu lat. Co ciekawe... Agata świetnie opisała mnie, tworząc postać pipi w napisanej w 1954 roku sztuce Pajęczyna. Gdy Jeremy Warrender, gość w domu Klarisy Helsham Brown, pyta jej pasierbice pipę o jej ulubiony szkolny przedmiot, ta odpowiada bez wahania i z wielkim entuzjazmem. Mówi: biologia. czuję się na niej jak w niebie. Wczoraj kroiliśmy nogę żaby. Wykorzystywanie biologii w tropieniu zbrodni możemy nazwać ogólnie patologią sądową. To coś, o czym od dziwo wiedziałam i czym się zachwycałam już w dzieciństwie. Oczywiście sama Agata nie używała takiego terminu, bo jest on relatywnie współczesny. Jednak każda z napisanych przez nią opowieści jest niczym wspaniały gobelin stworzony na podstawie obserwacji ludzkich zachowań oraz dzięki jej geniuszowi, utkany z nici rozwijającej się nauki i metod wykrywania przestępstw dostępnych w jej czasach. To właśnie przykładanie olbrzymiej wagi do szczegółów związanych z dowodami naukowymi zwróciło moją uwagę w tak młodym wieku. W jej książkach znajdziemy wzmianki o odciskach palców, analizie porównawczej dokumentów, analizie plam krwawych, o śladach kryminalistycznych czy pozostawionych w wyniku użycia broni palnej. Trafimy w nich także na liczne trucizny być może to właśnie z nimi najczęściej utożsamiamy twórczość Agaty. Gdyż autorka w trakcie obu wojen światowych pracowała w aptece i z olbrzymim powodzeniem wykorzystywała zdobytą wówczas wiedzę w pisanych przez siebie historiach. Co także niezwykle ważne, żadna kryminalna opowieść stworzona przez Christi nie może się obyć bez przynajmniej jednego nieboszczyka. Dla ciekawskiego dzieciaka zafascynowanego biologią i patologią, te historie oraz odnajdywane w nich ciała stanowiły wspaniałą zagadkę. Tych, którzy nie znają życiorysu Agaty, należy uświadomić, że historię jej życia czyta się z równie wielkim zaciekawieniem, co jej książki. Urodziła się jako Agata Miller w 1890 roku w Devon, w Wielkiej Brytanii. Jest autorką najchętniej czytanych powieści na świecie. Jedynie Biblia i dzieła Szekspira sprzedały się w większym nakładzie niż jej książki. W 1952 roku napisała Pułapkę na myszy sztukę, która pobiła wszelkie rekordy, jeśli chodzi o czas wystawiania w teatrze. Jedynym co po 67 latach zdołała sprawić, że w 2020 roku zawieszono kolejne przedstawienia okazała się pandemia COVID-19, a w 1971 roku nadano jej Order damy Komandora Imperium Brytyjskiego. Zanim jednak odniosła wielki sukces literacki, poświęcała się krajowi w trakcie I wojny światowej, podobnie zresztą jak podczas II wojny światowej, pracując jako pielęgniarka, a następnie farmaceutka. Te dwa zawody często miały się pojawiać w jej przyszłej twórczości. Niektórzy dobrze wiedzą, że jej pierwsze małżeństwo z Archim Christim rozpadło się w 1926 roku, a wkrótce potem Agata w tajemniczych okolicznościach... Zniknęła. Na całym świecie media informowały o tej sprawie, gdy 11 dni później odnaleziono ją w hotelu w Harrogate. Cierpiała na krótkotrwałą utratę pamięci. Incydent ten po dziś dzień spowity jest mgłą tajemnicy, a ona sama nie wspomniała o nim w autobiografii. Na szczęście, zawarte cztery lata później drugie małżeństwo z archeologiem Maxem Malowenem. Okazało się znacznie bardziej udane i para pozostała ze sobą aż do śmierci pisarki w 1976 roku. Ten drugi związek wzniecił w niej zainteresowanie archeologią, a ta poszerzyła i tak już niezwykle okazały repertuar zagadnień, dzięki którym autorka szkicowała zarys zbrodni w późniejszych książkach. Nieprzypadkowo pisze o szkicowaniu. Max zachęcił ją by uczyła się rysunku, za pomocą którego mogła przedstawiać dla potomności różne znaleziska. Dzięki umiejętnościom ich starannego czyszczenia i ilustrowania, stała się pełnoprawnym członkiem ekipy wykopaliskowej. Choć stworzyła tak popularnych detektywów, jak Herkules Poirot czy panna Marple, Agata nie ograniczała się do kryminałów. Napisała też sześć romansów pod pseudonimem Mary Westmacott. Prawdziwa tożsamość autorki tych książek wyszła na jaw dopiero po niemal dwudziestu latach, kilka pozycji literatury faktu, w tym autobiografię, wydaną pośmiertnie w 1977 roku, oraz liczne opowiadania i sztuki. Nie da się jednak ukryć, że najlepiej znała się na zbrodni. W trakcie trwającej 45 lat kariery stworzyła 66 pełnowymiarowych zagadek kryminalnych oraz liczne krótkie historie detektywistyczne. Jako pierwsza otrzymała nagrodę Grand Master, przyznawaną przez amerykańskie zrzeszenie autorów kryminałów. Była też w 1930 roku jedną z założycielek i przewodniczącą klubu detektywów, stowarzyszenia autorów kryminałów, którego członkowie zobowiązywali się do przestrzegania konkretnych zasad tworzenia tego rodzaju opowieści, a przysięgę składali przed Erykiem ludzką czaszką w trakcie niezbyt poważnej ceremonii. Interesuje się fascynującym zagadnieniem, jakim jest analiza przestępstw. Zaczytuje się też w historiach o zbrodni. Książki Agaty Christie stanowią idealną mieszankę tych dwóch dziedzin. Jej dążenie do jak najwierniejszego przedstawiania analizy zbrodni oraz rozwój kryminologii i nauk medyczno-prawnych widoczne w jej twórczości wyraźnie odzwierciedlają postępy, które dokonały się w dziedzinie kryminalistyki. Termin medyczno-prawny oraz bardziej archaiczne orzecznictwo medyczne to zwroty niegdyś używane nieco częściej niż słowa kryminalistyka, którym posługujemy się dzisiaj, choć odnoszą się w gruncie rzeczy do tych samych zagadnień. Medyczno-prawny oznacza zawierający zarówno aspekty medyczne, jak i prawne. Kryminalistyczny to pierwotnie odnoszący się do kwestii prawnych angielskie słowo forensic pochodzi od łacińskiego forensis na forum publicznym. W czasach Cesarstwa Rzymskiego oskarżony o przestępstwo musiał przedstawić dowody na swoją niewinność przed zgromadzonymi w forum, czyli czymś w rodzaju dzisiejszej sali sądowej. Wydaje się jednak, że angielskie słowo forensic stało się w ostatnim czasie synonimem skrupulatnego śledztwa czy szczegółowej analizy i jest wykorzystywane w znacznie szerszym kontekście, np. w przypadku analizy meczów rugby czy artykułów o badaniach odnalezionej w Egipcie mumi. W telewizji często się mówi o właśnie takiej szczegółowej, dogłębnej, czasem nawet naukowej analizie ale przecież ani zespoły Rugby, ani egipska mumia nie są oskarżane o popełnienie przestępstw. Wcześniej najczęściej sięgano po zwrot medyczno-prawny, wyparty dopiero, gdy kryminalistyka stała się odrębną dziedziną nauki, a zwłaszcza, gdy wkroczyła śmiało do kultury popularnej. Studiowałam kryminalistykę na uniwersytecie, kiedy kierunek ten jeszcze raczkował. Następnie przez 10 lat asystowałam patologom przy sekcjach zwłok. Później zaczęłam się zajmować odtwarzaniem szkieletów w muzeach, co wymaga podobnej jak sekcje zwłok przywiązywania wagi do najdrobniejszych szczegółów. Dzięki temu mam zarówno historyczną, jak i nowoczesną perspektywę na tę dziedzinę nauki. Obecnie zajmuję się konserwacją ponad 5000 anatomicznych eksponatów w Londyńskim Muzeum Patologii w Szpitalu Barta. Część zbiorów kolekcja medyczno-prawna składa się z zachowanych tkanek ludzkich, obrazujących takie przyczyny śmierci jak zatrucie, rana postrzałowa czy egzekucja przez powieszenie. Najstarsze z nich pochodzą z 1831 roku. Jednak eksponaty znajdujące się w tej samej części kolekcji, ale zdobyte po 1966 roku, określa się jako przykłady kryminalistyki lub medycyny sądowej. Datę tę możemy uznać za czas wprowadzenia współczesnego nazewnictwa. Trudno stwierdzić, w którym momencie konkretne nazewnictwo poszło w odstawkę i zostało zastąpione nowym. Z pewnością przez jakiś czas stosowano